również 800 osób z Państwowej Izby, z Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa zadeklarowało współpracę. I nie jest rozpatrywanie, panie pośle, przez urzędników państwowych pieniądze, które po prostu zostają zgłoszone przez gminy, automatycznie są przekazywane do wojewodów, ponieważ mamy od pana ministra 2 miliardy, dziękuję, będziemy je płacić. Dziękuję, jeżeli panie są pośle. Takie gminy, bardzo proszę pana posła o nazwę gminy i automatycznie będę interweniował. Dziękuję bardzo, panie pośle. O możliwość zabrania głosu poprosiła pani ministra edukacji Barbara Nowacka. Bardzo proszę. Będzie na pewno edukacji. Panie marszałku, Wysoka Izbo, z kolejny raz z zażenowaniem niestety słucham, jak ktoś próbuje zbić kapitał polityczny na powodzi. 50 tysięcy polskich rodzin otrzymało już doraźną pomoc ze strony rządu. 50 tysięcy rodzin. Rozumiem, że niektórych to boli i chcą używać kłamstw i pomówień. W tej chwili na poziomie samorządów wypłacane są, decydowane są o pieniądze, kto ma tę pomoc dostać i pieniądze idą. Zabezpieczyliśmy pieniądze na pomoc również dla szkół i od wczoraj ruszył nabór dla placówek oświatowych i edukacyjnych, również przedszkoli i rozpatrywany jest w trybie ciągłym. Musieliśmy do tego, jak państwo doskonale wiecie, zmienić ustawę, doczekać się podpisu prezydenta. Poszło to sprawnie, za co bardzo panu prezydentowi dziękuję, ale rząd pieniądze wypłaca. Ja bym bardzo chciała prosić, bardzo dzisiaj wzmożoną prawą stronę sceny politycznej, żebyście spojrzeli państwo, że dzieją się ludzkie dramaty i wasze rozgrywanie polityczne jest po prostu niesmaczne. Ludzie tam na miejscu wiedzą, że ta pomoc do nich dociera. Jestem zdumiona, że posłowie z regionu udają, że to się nie dzieje. Gminy wysyłają, pani marszałek Witek, pani doskonale wie, że w gminach trwa praca. Posłowie i z waszej, i z naszej strony wspierali ludzi jak mogli. Nasi mają te narzędzia, które pozwalają dotrzeć bezpośrednio. Jeszcze raz powtórzę. 50 tysięcy rodzin dostało pomoc doraźną. 100 i 200 tysięcy złotych są decydowane na miejscu. Gminy wysyłają urzędników. Państwo strasznie krzyczycie. A ludzie dzisiaj patrzą na ten cyrk, który próbujecie urządzić i nie rozumieją, czemu tak strasznie obecna opozycja próbuje podważyć działania państwa. To niczego dobrego wam nie przyniesie. W tej chwili pan minister pełnomocnik Kierwiński odwiedza gminy i samorządy i z nimi współpracuje. Rozwiązuje problemy, które często wygenerowało wasze dziurawe prawo. Jeszcze raz powtórzę. Rząd polski ma pieniądze dla powodzian i pomoże każdej rodzinie, która tej pomocy potrzebuje. W trybie najszybszym, jak to jest możliwe. Często natychmiastowym i doraźnym. Nawet z edukacji. Ponad 6 tysięcy osób już dostało wnioski, rozpatrzone zostały pieniądze na pomoc 1000-złotową dla uczniów, którzy tej pomocy potrzebują. Dodatkowych świadczeń dla uczniów. Lekceważenie, jakie widzę ze strony polityków PiS, jest to tyle smutne, że państwo sami nie wiecie, jakie żeście przepisy tworzyli. I jeszcze raz powtórzę, więcej pokory, więcej szacunku też dla ludzi, którzy dzisiaj, samorządowców, pracują. Pieniądze są i będą dla powodzian. Dziękuję bardzo, pani minister. A został pan źle zrozumiany? W której części swojej wypowiedzi, jeśli mogę zapytać? Całość pana wypowiedzi została źle zrozumiana? Panie pośle, jeżeli pan mnie oszukuje, to konsekwencje tego będą straszne. Będą po prostu przerażające. No. Szanowni państwo, gdyby nie to, że rozmawiamy o tragedii, jaką jest powódź, miałbym wrażenie, że jesteśmy nie w Sejmie, tylko w miejscu, które służy rozrywce. A mam wrażenie, że ono rozrywce, zwłaszcza w tym momencie, służyć nie powinno. Staram się zawsze w sprawiedliwy sposób doprowadzać do tego, żeby i opozycja miała możliwość wypowiedzenia się i ci, którzy rządzą, którzy wiadomo, że mają więcej okazji, żeby się wypowiedzieć. Dlatego, panie pośle, ma pan dokładnie 30 sekund, żeby przekonać mnie i salę, że został pan źle zrozumiany. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Ja zostałem tutaj posądzony o robienie polityki na tej ogromnej tragedii.